dalszą część tej przypowieści, tego wykładu przekażę wam. Nasz drogi przyjaciel, Saint-Germain, który postanowi nic do was nie dodawać, bo nie może, nic wam nie zabierać, bo też nie może, ale postanawia robić to, co robi zawsze, czyli nie was rozśmieszać, chociaż to czasami też. Chcę z wami przez chwilę pobyć. Pobyć. Wstałbym, ale mi się nie chce. Poszedłbym gdzieś, ale też mi się nie chce. Będę siedział i nie krytykował. Przez chwilę, przez ułamek czasu, niczego, siebie, ani żadnej innej istoty, żadnej innej konstrukcji, która powstała w świętym umyśle Boga. Nie będę niczego osądzał. Przez chwilę. Co zaczyna się dziać w moim wnętrzu? W szczególności, co dzieje się w mojej tak zwanej czakrze serca? Co dzieje się w środku, kiedy nie osądzam? Kiedy nie krytykuję siebie? Co się dzieje w moim sercu? Co się dzieje w moim sercu? Czy można zapaść się w ten spokój, tą miękkość? Czy można w niej osiąść? Osiąść. Osiąść. Zobaczcie, proszę. Są jakieś odgłosy. Coś się dzieje. Masz otwarte oczy lub zamknięte. Czy nie jest tak? Czy nie jest tak, że ten wymiar głębi którego czasami wydaje ci się, że ci brakuje? Czy on cały czas nie był już tutaj? Dosłownie pod twoim nosem. Cały czas. Nie no, ale w pracy go nie ma. Nie no, ale jak się kłócę z kimś, to go nie ma. Nie, ale jak ktoś mi zabiera pieniądze nie w sposób nieuczciwy, to go nie ma. Nie no, ale w tej sytuacji go nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Kto decyduje, czy on tam jest, czy go tam nie ma? Czy to się dzieje samo, automatycznie, nawykowo? Samo to nie. Nawykowo tak. Tak. To znaczy, to jest tylko nieuważność. Nieuważność tego Syna Bożego, którym każdy z was jest, którym wszyscy jesteśmy, że on słucha dalej tych kłamstw tego węża. Przez chwilę tak słucha. Denerwuj się, bo denerwowali się twoi rycerze. A, hej. Pędź, bo cały świat pędzi. A, okej. Walcz, bo inni walcz. A bądź, bo Bóg jest.
być, bo Bóg jest. I poczujcie, poczujcie, poczujcie teraz, jak energia wędruje wyżej, wyżej od waszego serca, w górę i zatrzymuje się na czubku waszej głowy, przede wszystkim na czakrze korony. Zdejmijmy i tą blokadę. Bóg jest. Jest. Cały czas był. Ale też nigdy go nie zabraknie. Więc nie muszę się lękać. 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 Mogę pozwolić. Mogę być, mogę wcielać w życie, w czyn, w działanie, w akcję to, co czuję, czyli miłość. Mogę to robić, mogę to zrobić. Nic mi nie stoi na przeszkodzie. Tylko co najwyżej myśl lub kłamstwo, stare kłamstwo węża. Ono może stać na przeszkodzie. Stary nawyk, stary sposób robienia czegoś z lęku, przyzwyczajenie do pośpiechu, do zdenerwowania, do rozgoryczenia, może negatywna samoocena, że ja nie jestem stwórcą, że ja nie jestem Bogiem, że nie ma we mnie miłości, no bo zobacz, jaki świat kreuję, no to jak może być we mnie miłość? Miłość jest miłością tak absolutną, tak bezgraniczną, że nawet jeżeli ktoś chce zapomnieć o niej, nawet jeżeli ktoś chce spróbować czegoś, czym miłość nie jest, to miłość to życzenie spełni co do joty. I taką mocą władacie każdy człowiek na tej ziemi. Włada dokładnie taką mocą. Chcesz zapomnieć o Bogu? Bóg powie, nie ma sprawy. Zapominaj, tylko miał jedną malutką prośbę. Kiedyś sobie o mnie przypomnij, bo będziesz nieszczęśliwy. I to wszystko. Pozwolił ci na tą wędrówkę. Pozwolił ci na tą pielgrzymkę. Poprzez czas. Do tu i teraz. Możesz podróżować. Możesz zwiedzać, możesz tworzyć złudzenie tu, złudzenie tam, to, siamto, doświadczać. Możesz się oplątywać warstwami złudzeń i tak też zrobili wasi przyjaciele, których spotykacie tutaj w formie. Oplątali się złudzeniami, 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 złudzeniami. A do tego na koniec dołożyli jeszcze więcej złudzeń, 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 złudzeń. I ten powiedział stop tu, ten jeszcze dołożył złudzeń, 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 złudzeń i sobie poszedł, a ten jeszcze więcej złudzeń, 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 tu. I tak sobie powypadali różnie. Byli pooplątywani tymi złudzeniami, które sami wybrali, na które sami się zgodzili, które powstały w wyniku ich pragnienia, w wyniku ich chęci. Wyobraź sobie to w ten sposób. Byłeś oplątany pewną warstwą złudzeń, pewną warstwą takiego papieru, którym można byłoby zapakować prezent, ale pakowanie żarówki w papier do zawijania prezentów średnio może mieć sens, bo ona nie może świecić, jeżeli tego papieru jest bardzo dużo. I pod wpływem własnej pracy,
własnej chęci, pragnienia odplątałeś się z tego przynajmniej częściowo. Odplątałeś się, odplątałeś. I ta żarówka cały czas świeci i widzisz, o, wypływa ze mnie światło, chociaż trochę. Idziesz pomiędzy ludzi, którzy się zaplątali bardziej niż ty. No i tam wydajesz się dziwny, bo nie jesteś ani mocno oplątaną żarówką i trochę świecisz i oni nie wiedzą, co z tym zrobić. A ty nie wiesz, co zrobić z nimi, bo są tak zaplątani, że ty ich nie rozumiesz, a oni ciebie. Co zrobić? Czy podchodzić do innych? Ej, słuchaj, tobie jest światło, musisz się odplątać. Ale jak masz się odplątać? No, zrób to, co ja zrobiłem w swoim życiu. To, tamto, poczytaj książkę, idź na warsztat. Jasne. Sam sobie jedź. Ty ich nie rozumiesz, oni ciebie. Oni chcą doświadczać tutaj różnych rzeczy. Walczą, zmagają się, to im nie wychodzi, to im się rozpada. Prowadzenia w ich życiu nie ma. Problem za problemem, problem za problemem. Mówię teraz to celowo, specjalnie dla was, nie aby wzbudzić w was litość, politowanie wobec tych ludzi. Oni to zrobili dobrowolnie. Mogą tego nie pamiętać, ale i tak ponoszą odpowiedzialność własnych czynów, własnych decyzji. Ty jesteś odpowiedzialny za swoje decyzje. Za nikogo więcej. Dlatego jesteś tu, gdzie jesteś, bo ty tego chciałeś, chciałaś. Dlatego jesteś w tym miejscu. Ich tutaj nie ma. Nie chodzi nam nawet o miejsce fizyczne, nam chodzi o stan umysłu, o poziom odplątywania się ze złudzeń. Chodzi nam o pragnienie, szczere światła, które w was jest. I to jest niewątpliwe. A co jeżeli są ludzie, którzy w przeciwieństwie do ciebie, w przeciwieństwie do was, co będzie dla was całkowicie niezrozumiałe? Co jeżeli są ludzie, którzy światła nie chcą i nic z tym nie zrobisz? I uwaga, Bóg z tym też nic nie zrobi. On tak jak ich puścił na początku, rób co chcesz, masz wolną wolę, tylko kiedyś do mnie wróć i się dalej cieszy byciem Bogiem. Tak samo zrobisz ty. Puścisz ich wszystkich, poczuj. I poczujcie te warstwy oporu, które mogły się w was pojawić teraz. Te warstwy podczepień do innych ludzi, ale ja jestem w rodzinie, ja jestem tu, ja muszę myśleć o tym. Puść tych wszystkich ludzi. No ale jak to? Jak mamy żyć bez związków? A kto wam mówi, że macie żyć bez związków? Macie żyć bez podczepień. Bez myślenia, co on powinien, co on nie powinien, że w nim ma być światło, że on ma pragnąć światła, bo ja pragnę. Kto ci tak powiedział? Kto ci powiedział, że w nim ma być pragnienie światła? Ja rozumiem, że jest poziom intelektualny, który stwierdza, że to jest logiczne, no bo chciałbyś, żeby wszystkim było dobrze. A im nie jest dobrze? Nie, nie jest im dobrze, bo ich ciała cierpią, nie mają pieniędzy, są chore, są agresywne, są takie, śmakie i owakie. A to są ich ciała, jaka jest ich dusza? No teoretycznie ich dusza jest wolna. Ale tobie to przeszkadza, że oni się oplątują w warstwy złudzeń. Wiesz, kim jesteś dla ludzi? Tylko niech teraz nie rozbuja się ego. Jesteś dla nich Bogiem. Dlaczego? Bo ty widzisz, co oni robią, co wiesz, że jest bez sensu. Idziesz w przeciwną stronę, a i tak wiesz, że nie możesz tamtym nic zrobić. Teraz dochodzimy do meritum, do źródła wszelkiego bólu, konfliktu, który może się w was pojawiać w związku z tym, co robią tak zwane inne osoby. I to dotyczy tych, z którymi mieszkacie, nie mieszkacie, wszystkich osób. Przestań, proszę, mieć wymaganie
że oni powinni chcieć Boga tak samo jak ty. Bo już pewnie większość z was zauważyła, że tak nie jest. I nie tylko tak nie jest, ten rozstrzał może być bardzo duży. Czy ty chcesz bardzo, oni tak, no nawet im się to nie do końca podoba. Co dalej? Co zrobimy? Wskoczymy na chwilkę do ciebie z przeszłości i przyjrzymy się, jak myśli osoba, która jest oplątana i chce być oplątana. Jak ona myśli, co ona czuje? Czy ona w ogóle jest świadoma tego, co robi? Od tego zacznijmy. Okej, na najgłębszym poziomie duszy wie, co robi. Ale czy jesteś w stanie w ogóle z nią pogadać tak szczerze? Dostać się do tej osoby, przebić ze swoim światłem? Nie jesteś w stanie. Tak by jej w ogóle nie było, jakby była odcięta. Całkowicie. I możesz jej powiedzieć, jaka jest pogoda, to zrozumie. Możesz jej powiedzieć o sytuacji swojej w portfelu, jej sytuacji. Możesz jej powiedzieć o chorobie, o polityku, o wyjeździe. Ale cokolwiek głębiej? Mur, ściana, niezrozumienie, niechęć, odrzucenie. Pogrążenie w materii. W materii z akcentem na jej problemy. Albo sprzedawanie innym rozwiązania na problemy w materii i bycie tym obrotnym. Co też jest problematyczne, bo to nie daje prawdziwej satysfakcji. Co możesz zrobić? Czy jest cokolwiek, co możesz zrobić z taką osobą? Jest jedna wielka, wielka, wielka rzecz, którą możesz zrobić dla tej osoby i dla siebie. Przede wszystkim dla siebie. Tylko co ukochać? A konkretnie pamiętając i odnajdując siebie z przeszłości. Siebie, kiedy ja nie chciałem. Siebie, kiedy ja się opierałem. Siebie, kiedy... O, nie. Też byliście w to uwikłani. Kiedyś. Ale teraz... idziecie w drugą stronę i teraz tylko patrzysz na świat i stwierdzasz, ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę tego doświadczać. I idziesz w przeciwną stronę. I widzisz po sobie, że to działa. To ci pomaga. Chociaż ty ci pomaga. Pomaga żyć pełniej. Żyć łagodniej. Żyć lepiej. Oni tego nie chcą. Czyli ja z przeszłości tak nie wybierałem, ja tego nie chciałem. Chciałem iść zaparte w swoje. Chciałem iść na noże z Bogiem. To zrobiłem. Dokąd mnie to doprowadziło? Do teraz, kiedy już nie chcę. Kiedy już się tak nawojowałem dużo ze Stwórcą, że stwierdziłem, dobra, wygrałeś, poddaję się i zaczynam odwijać swoje warstwy złudzeń. Odwijać. I to mi jakoś idzie, czasami lepiej, czasami gorzej, ale czuję to prowadzenie. Czuję to dobro, które chcę, aby to się zadziało, które chcę tego powrotu. Ja to po prostu czuję.